Cześć, dzień dobry. Hello, Andrzej Stabelski, Słupsk, Wileńska 39, pierwsze piętro, box 99-100. 99-100 na pierwszym piętrze, bo na dole, na parterze te same boksy są. Te same numery boksów, 99 i 100. I 100, słuchajcie, no co dzisiaj? Dzisiaj coś dla dzieci, przede wszystkim dla dzieci oraz dla dorosłych, którzy chcą wrócić do przeszłości i poczuć się znowu z dziećmi. Bo wielu z was słuchało czy śpiewało pioseneczki z płyt winylowych, które są przede mną. A co mamy? Na początek mamy grupa Gawenda, wytwórnia Pronit, Uliczka Babci. Uliczka Babci, tytuł albumu grupy Gawenda. Jacek, dyskoteka pana Jacka. Dyskoteka pana Jacka, czyli mamy co tutaj? Jacka Cygana teksty. Zapowiedzi dyskoteki Marek Niedźwiecki, projekt graficzny Andrzej Pagowski, cena 1000 zł, a to chyba było więcej. Nie, to 220. Piosenki dla dzieci od lat 3 do 103 stele, tak jak mówiłem. Stele rankowej dyskoteki pana Jacka przedstawia Jacek Cygan. Okej. Okay. Natalia Kokulska, co powie tata chociażby, czy Puszek Okruszek. Pamiętacie te pioseneczki? Piccolo Colo del Antoniono. Też było bardzo popularne w Polsce. Pamiętam w niedzielę, czasami w telewizji puszczano to. Wszyscy oglądali, zasiadali przed telewizorem, żeby zobaczyć piosenki i dzieci z Piccolo Colo del Antoniono. Smurfy. Proszę bardzo. Smurfy, płyta polska wydana w Czechach. 1650 zł. Jak za czeską Suprafon wytwórnia wydała. Piosenki z plecaka TikToka. Nie TikToka, tylko TikToka. Teraz mamy TikTok, a to był TikTok. Wracając, polska płyta, no można, Suprafon wydał, to jednak chyba czeska płyta, mimo tego, że po polsku śpiewają. Okej. Okay. Ciotka Klotka, Ciekawski, profesor Ciekawski, kapelusz uśmiech mistrza, bardzo dziwny język, trzy wesołe wielkoludki i tak dalej, mamy piosenki z plecaka TikToka. Piosenki i wiersze zielonej półnutki. To jest następna propozycja dla dzieci i dla dorosłych. Spotkanie dobrych znajomych. Myślę, że dzieci tych znajomych już, tych postaci już nie znają, ale dorosłych jak najbardziej. Wilki Zając, Miś Puchatek, Koziołek Matołek, Reksio, Rumcaś, Bolek i Lolek. Proszę bardzo. Taka płytka. Spotkanie dobrych znajomych. Teraz radio dzieciom, śpiewają radiowe nutki. Proszę was bardzo. Patrzę, czy nie ma tutaj Dzień Kobiet, bo pamiętam, że coś takiego było. Co prawda Dzień Kobiet już jest za nami, parę dni temu, ale nie widzę, bo to chyba w radiowych nutkach była pioseneczka na temat pań. Dzień Kobiet, niech żyje na zdrowie i pani woźna i szkolna sprzątaczka, już nie pamiętam. Ach, no dobrze, Majka Jeżowska, a ja wolę moją mamę. Bardzo fajna pozycja. Z Donaldem w kieszeni, nie z Donaldem Trumpem. To jest druga strona, pierwszy utwór. Z Donaldem w kieszeni. To nie chodzi o Donalda Trumpa. Zapewne nie chodzi też o Donalda Tuska, ale chodzi o gumę do rzucia, tak zwanego Donalda. Czyli 5 zł guma do rzucia kosztowała. Nie stać mi było na nią. Odwijało się, gumę się żuło, a w środku była jeszcze historyjka z Donaldem w akcji z myszką Miki. Okej, okay, kosmos. To był kosmos. Jak ktoś miał takie te obrazki, wymieniało się w szkole i tak dalej, ja tego nie robiłem, dlatego ciężko mi to powiedzieć, no ale dzieciaki często się wymieniali i na lekcjach, i na przerwach. Także totalny kosmos. A w tym kosmosie Pan Kleks w kosmosie, proszę ja was. Płytka bardzo chyba poszukiwana w tym momencie, bo przecież mamy film w kinie Pan Kleks. Okej, okay, Toto, bajka muzyczna, autorzy Ernest Bryl, Małgorzata Goraj, muzyka Mark Sart, to ten od, jesteśmy na wczasach w tych góralskich lasach, od połowy tej piosenki, druga połowa należy do Meksykanina, Meksykanki, przepraszam. Okej, okay, mamy Bilewski, Julski, Konrad Marek nawet, Bronisław Pawlik, Rogowski, fantastycznie aktorzy czytają, znaczy odgrywają swoje role. Okej, okay, Wielka Niedźwiedzica, legenda indiańska. Oprócz tego mamy jeszcze Lata ptaszek, Księżniczka na ziarenku grochu, bajki muzyczne. Stockinger Andrzej, Chłodowski,
Machowski, Watosik, Kraftówna, Stockinger, Apostoł Zygmunt. No nieźli aktorzy, bardzo fajni, bardzo mocni. O krasnoludkach i sierotce Marysi. Coś takiego jeszcze mamy. Marii Konopnicki. Co to jest dziabąg? Dziabąg. Nie wiem, co to jest dziabąg, może ktoś z Was wie, ale ja nie wiem. Michałki to takie słodycze, cukiereczki. Także z tej strony dziabąg, a z tej strony Michałki. Nie wiem, o co chodzi. Szczepczyk, dratewka, dobra ta chatka, gdzie mieszka matka. I z drugiej strony stoliczku nakryj się im baś o ziemnych ludkach. Co nam jeszcze zostało? Popmaster Record Shop, Słupsk, Wileńska 39, pierwsze piętro, box 99100, koło baru. A już bar zakończył swoją działalność, nie czuć jedzenia. Ale jutro od 11 znowu będziemy czuć to jedzonko. Ok, Królewskie Echo, baś muzyczna, Waldemar Parzyński, proszę bardzo. Piotr Frączewski, Jerzy Kryszak, Krystyna Wolańska, Wiktor Zborowski, mniej więcej tacy ludzie tutaj w tej bajce użyczają swojego głosu. Ok, disco, geografia na wesoło z Janem Kobuszewskim i dziecięcą rewią Sylaba. To wszystko przed Wami. Królowa Zima, baś o Bolku i Lolku. Niesamowite. 76 rok. Przygody trzech urwisów. Baś. Z tego co wiem, płyty są w idealnym stanie, są mintowe. Z okładkami gorzej, niektóre VG, niektóre Excellent. No ale płyty w dużo lepszym stanie niż okładki. Chociaż parę okładek też się tam tutaj spotkałem. Z paroma okładkami, które fantastycznie wyglądają. Okej, okay. Dzieci taty AB Cadłok, jeny. Za blisko, z dalszej odległości to mogę przeczytać, ale tak to za blisko. Dzieci taty AB Cadła, bajka. I na zakończenie spotkania z bajkami mamy spotkanie bajek. Baju, 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 baju. Dobrze, to już nie ma baju, teraz pora i spać. Także dzięki Wam za spotkanie, zapraszam Was na następny film, który niebawem. A w filmie będziemy katować polską muzykę. Do tego stopnia, że w sumie katowanie zakończy się wizytą na oddziale zamkniętym. I to gdzie? W Redzie. W Redzie. To na razie, trzymajcie się. Andrzej Stubelski, Słupsk, Wileńska 39, popmaster.pl na internecie. Hej.